Witam Was kochani w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj troszeczkę wyjątkowy filmik, ponieważ dokładnie 2 lata temu, czyli 23 października 2017 roku po raz pierwszy opublikowałam filmik właśnie związany z książkami, z tą tematyką. Niektórzy z Was oglądają mnie już jakiś czas i chciałabym, żebyście troszeczkę mnie poznali, dlatego tak naprawdę nagrywam to bardzo, bardzo spontanicznie. Jest godzina jakoś koło 11:30 w nocy. Wróciłam właśnie z koncertu Bitaminy. W ogóle słuchajcie, Bitaminy są niesamowici. Polecam Wam ten zespół, naprawdę. I stwierdziłam, że nagram dla Was taki filmik. Zastanawiałam się, co mogę dla Was nagrać na te 2 lata, ale stwierdziłam, że każdy interesuje się prywatą. Także chciałabym, żebyście troszeczkę mnie bardziej poznali, dowiedzieli się troszeczkę o mnie. Także jeśli jesteś ciekawy, chciałbyś się troszeczkę więcej albo chciałabyś się troszeczkę więcej o mnie dowiedzieć, to bardzo serdecznie zapraszam Cię do oglądania. I od razu mówię, że te fakty wymyślam teraz, na bieżąco i tak dalej, więc nie wiem ile ich będzie. Zobaczymy, naliczymy, ale w opisie na pewno, nie w opisie, tylko w tytule już na pewno masz liczbę, ile udało mi się ich wymienić. Tak jak wiecie, mam na imię Karolina, mam 21 lat, urodziłam się 5 stycznia 98 roku. Aktualnie studiuję w Toruniu na filologii romańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jestem też prawie 6 lat w związku z jednym chłopakiem. Pozdrawiam Mateusza. Tak naprawdę nie mam pojęcia, co planuję w życiu, bo mam mnóstwo myśli na minutę. Dużo bym chciała zmienić, ostatnio myślę nawet o wyprowadzce z kraju i tak dalej. Naprawdę nie mam pojęcia, co ze sobą zrobić. Wiem jedno, że na magisterkę bardzo chciałabym wrócić do Warszawy, bo ogólnie to jestem z okolic Warszawy, tak dla ludzi, którzy nie wiedzą. Uwielbiam seriale, nałogowo oglądam Netflixa, jeśli chodzi o gatunek seriali, to jest mi to naprawdę totalnie obojętne, musi mnie zaciekawić. Nie mam czegoś takiego, że tylko oglądam horrory, albo tylko oglądam romansy, albo coś takiego. Wszystko zależy od nastroju i od tego, czy dany serial mnie wciągnie. Musi być dobrze zrobiony i musi naprawdę mi się podobać, żebym serial skończyła. A ostatnio, co obejrzałam? No, na pewno na bieżąco oglądam Riverdale. Czekam na następną część Stranger Things. The End of the Fucking World. Co tam jeszcze? Lucyfera, obejrzałam wszystkie 4 sezony, czekam na 5, ale 5 ma być dopiero w 2020 roku, więc czekam. Tak jak widzicie po tym kanale, uwielbiam też czytać książki. Ostatnio mam troszeczkę większe problemy z czytaniem, z tego względu, że bardzo dużo mam na studiach, naprawdę mam. Po prostu na ten drugi rok weszliśmy z takim impetem, że wow! Także naprawdę sporo mam do nauki, dlatego też troszeczkę to czytanie zaniedbałam. Ale to wcale nie oznacza, że nic nie będzie się pojawiało na tym kanale. Oczywiście, że będą się książki pojawiać, ale też, tak jak widzicie, chciałabym troszeczkę ruszyć z tematyką studiów, bo zauważyłam, że na YouTubie w ogóle nic nie ma praktycznie o filologii romańskiej. Mam brata, 7 lat starszego. Uwielbiam wino. Najbardziej uwielbiam Mogena. Naprawdę, uwielbiam to wino. Aktualnie mieszkam w Toruniu, w kawalerce i sama mieszkam. Nie mieszkam z Mateuszem, bo Mateusz jest w Warszawie, a ja jestem tutaj w Toruniu. I od razu wyprzedzam pytania. Tak, radzimy sobie. Jest wszystko okej. Uwielbiam kwiaty, ale uwielbiam kwiaty, które nie zakwitają, tylko właśnie zielone. Tak jak tutaj sobie teraz kupiłam monsterę moją piękną. Dzień dobry. Uwielbiam śpiewać. Śpiewanie naprawdę sprawia mi niesamowitą radość. Sprawia, że mogę troszeczkę wychillować, zapomnieć o niektórych sprawach. No, uwielbiam śpiewać. Wydaje mi się, że trochę umiem. Chciałabym otworzyć nowy kanał, tylko i wyłącznie z coverami. Ale teraz jest mi to niestety utrudniane przez to, że kabel mi się popsuł od mikrofonu i muszę nauczyć się po prostu wokal obrabiać. I nie chodzi tu o autotune i tak dalej, i tak dalej. Nie mam dwójek w zębach. Mam jedynki i od razu trójki. Mogę Wam powiedzieć, że kiedyś się ze mnie śmiali z tych zębów.
nieciekawa sytuacja. Tak samo mam garba na nosie, który też jest moim wielkim kompleksem. Ale mam okulary, więc teraz tego nie widać. Jestem osobą, która jest bardzo szczera. Jestem szczera do bólu i przez to ludzie mnie po prostu nie lubią. Takie mam wrażenie, ale mi się wydaje, że jeżeli ktoś chce ze mną być i ktoś jest wart mojej uwagi, to ze mną zostanie i doceni to, że po prostu w każdej sytuacji dowie się ode mnie szczerze, co myślę. I to nie będzie coś takiego, że ja po prostu powiem, że o tak, masz rację, a pójdę i później obrobię dupsko, nie, 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 nie. To nie ja, ja do takich osób niestety, niestety, Boże, co ja gadam, do takich osób nie należę, dlatego wydawać się może, że mam mało przyjaciół, bo tak naprawdę przyjaciół mam mało, nie mam jakiejś tam nie wiadomo jakiej paczki, ale tych najważniejszych mam i ich bardzo cenię. I bardzo doceniam to, że ze mną są, bo też wiem, że mam dość ciężki charakter. Słuchajcie, jeżeli ktoś jest ciebie wart, ta osoba z tobą zostanie. I jeżeli są teksty typu musisz się zmienić, musisz coś tam, to pamiętajcie, że nikt nie jest wart tego, żebyście się zmieniali. Bo to, jacy wy jesteście, to was kształtuje. To właśnie jesteście tym, kim jesteście. I nigdy, ale to przenigdy nie pozwólcie, żebyście musieli się zmienić dla kogoś, bo jeżeli ktoś chce, żebyście się zmienili, to nie jest wart waszej uwagi i ja proponuję po prostu taką przyjaźń, taki związek skończyć, bo to jest coś słabego. Kiedyś jak zaczynałam nagrywać na YouTubie, to myślałam, że będę taką, wiecie, popularną, sławną vlogerką lifestyle'ową, w ogóle jakieś tam trudne tematy poruszałam i tak dalej. No nie wyszło. I w sumie się cieszę, tutaj książki bardzo mnie spełniają, czuję się bardzo spełniona, jeśli chodzi o książki. Ale tak jak widzicie, na moim kanale nie są tylko książki, tylko jakieś covery też możecie znaleźć, albo filmiki ze studiami i tak dalej, i tak dalej. Marzę o tym, żeby polecieć kiedyś ze spadochronem, to jest naprawdę moje jedno z większych marzeń. Następnym moim marzeniem jest wyjechanie na Erasmusa. Bardzo bym chciała chociaż przez jeden semestr studiować we Francji. Tak sobie kiedyś wymarzyłam, jeszcze w liceum, i chciałabym do tego dążyć. Ostatnio miałam dość ciężki czas, ponieważ zdałam sobie sprawę z tego, że nie wiadomo, czy się w ogóle dostanę na tego Erasmusa, bo dostanie się u mnie na uczelni na Erasmusa jest naprawdę bardzo ciężkie, zwłaszcza na filologii, bo my musimy mieć bardzo dobre oceny, żeby w ogóle się zakwalifikować do rekrutacji. Także bardzo bym chciała pojechać, jeżeli nie pojadę, trudno, świat się wiadomo nie zawali, co prawda pewnie przez pierwsze dni będę płakać, ale myślę, że łzy też są każdemu potrzebne. Choruję na chorobę zwaną tężyczką, jest spowodowana nerwami, stresem, jestem osobą bardzo nienerwową, bo nie jestem, myślę, osobą nerwową, zdarzają się bardziej nerwowe osoby, ale jestem osobą, która bardzo martwi się o innych, bardzo martwi się o to, czym nie powinna się w ogóle przejmować. I teksty typu nie przejmuj się, będzie dobrze, w ogóle na mnie nie działają, a wręcz jeszcze bardziej mnie rozdrażniają. Ten właśnie taki stres spowodował, że zaczęłam chorować w gimnazjum i ta choroba do tej pory się ciągnie. Na razie nie mam żadnych ataków, także jestem bardzo zadowolona, bo ataki nie przejawiają się wcale fajnie. Można to porównać do takiego skurczu, ale całego ciała, także jest to bardzo nieprzyjemne i bardzo bolesne. Jak widzicie, noszę okulary, mam wadę korekcyjną minus 0,75 i 0,5. Taka ciekawostka. W pierwszej liceum miałam wypadek. W tym wypadku, słuchajcie, w lewym kolanie naderwałam sobie ścięgno pod kolanem, dokładnie tutaj, o, tutaj. Naderwałam sobie ścięgno, naderwałam sobie mięsień i miałam obitą kość. I moje kolano, teraz mam takie rozstępy na kolanie, ale to dlatego, że po prostu w godzinę to kolano mi napuchło do takiego stopnia, że mi spodnie podarło. A z prawego kolana mi wypada rzepka. Także ogólnie jestem dość kaleką. Piszę wiersze, to znaczy staram się je pisać. Zazwyczaj piszę, kiedy jest mi źle, smutno,
kiedy coś mi się nie podoba w kraju, na świecie, przeczytam coś, coś mi wiadomo, mogę nie pisać miesiąc, a mogę po prostu czasami pisać dzień w dzień, jeżeli coś mnie zainspiruje, jeżeli coś mi siedzi na sercu. Także też taka ciekawostka o mnie. Najbardziej czego boję się w życiu, to samotności. Samotności na starość. Dlatego może chciałabym mieć kiedyś w przyszłości dużą rodzinę, żebym miała tą pewność, że zawsze ktoś obok będzie. Może nie tyle, co ze mną mieszkał, tylko po prostu, że nie wiem, na święta ktoś mnie odwiedzi, ktoś będzie do mnie dzwonił, interesował się, czy w ogóle żyję. Wydaje mi się, że jestem osobą dość otwartą na ludzi, ale jednak lubię spędzać czas sama ze sobą, czas w ciszy, bez nikogo, odprężona. Też wydaje mi się, że jestem duszą towarzystwa, ale jestem tą duszą towarzystwa, nie wiem, przez jeden wieczór albo jak mam dobry dzień, a jednak jestem dość taką spokojną osobą, która usiądzie, poczyta książkę, obejrzy coś, nie wiem. Ale bardzo lubię się śmiać, uważam, że śmiech jest najlepszą formą odwdzięczenia mi się za to, że na przykład, nie wiem, z kimś rozmawiam, kogoś rozśmieszę. Bardzo to lubię, jak ktoś się śmieje. Nie tyle co ze mnie, ale nie wiem, z jakiegoś mojego żartu. A w ogóle też bardzo opowiadam bardzo fajne żarty. I teraz wiem, co mój Mateusz powie. Bo mój Mateusz uważa, że moje żarty są bardzo słabe, na niszowym poziomie. Ale ja uważam, że nie. Opowiadam żarty sytuacyjne, które są po prostu genialne i świetne. Nie, no zdaję sobie sprawę, że gadam głupoty i moje żarty naprawdę są słabe, ale myślę, wydaje się, że też to ma swój urok i nawet czasami Mateusz napisze mi, że tęskni za moimi żartami, jak jakiś znowu suchar zapodam. Dobra, wydaje mi się, że to chyba tyle, bo mi tu bateria mryga, boję się, że zaraz mi tutaj padnie aparat, a ja się nie zdążę z Wami pożegnać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, dziękuję za te 2 lata osobom, które były ze mną od początku, osobom, które są przyszły niedawno, osoby, które teraz oglądają i zasubskrybują mój kanał, czyli klikną ten czerwony guziczek na dole. Ja postaram się zróżnicować tutaj różne rzeczy na kanale, także zostawcie łapki w górę, komentujcie koniecznie i piszcie mi jakieś tam swoje wrażenia na temat tego filmiku i czy spodziewaliście się niektórych rzeczy, które Wam opowiedziałam. Także dziękuję za oglądanie, trzymajcie się ciepło i widzimy się już w następnym filmiku. Cześć!